opowiemy o remoncie Molo, o rozpoczęciu Ligi Futsalu i o opłatach i podatkach lokalnych. Ale nasz program rozpoczniemy od najnowszych informacji z placu budowy trzeciego przedszkola w mieście. Zamykamy obiekt i działamy w środku. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sępólno. Kiedy ostatnio byliśmy z naszą kamerą na placu budowy trzeciego przedszkola w Sępólnie, prace były bardzo zaawansowane i znacznie wyprzedzały przyjęty harmonogram. Czas zatem sprawdzić, jak to wygląda tym razem, bo przypomnijmy, że główny cel się nie zmienił. Żeby przedszkole ruszyło 1 września, budynek musi być zamknięty przed zimą. Panie prezesie, za naszymi plecami, jak słyszę, wejście do przedszkola, do trzeciego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim, ale drzwi i okien jeszcze nie widać. Zgadza się, będzie tutaj docelowe wejście do tego budynku. Okna będą montowane w przyszłym tygodniu. Tutaj już nam wykonawca stolarki zewnętrznej i wewnętrznej poinformował, że rozpocznie się montaż wszystkich tych okien i drzwi. Także zamykamy obiekt i działamy w środku. Udało się zamknąć przed zimą, bo no, przypominam, że pierwszy śnieg już spadł, co dla wielu śnieg listopadowy był zaskoczeniem. Pytanie, czy mówimy o astronomicznej, czy jaka jest, tak? Co prawda tak, pierwszy śnieg spadł, trochę nam popsuł, że tak powiem, szyk i z tego względu, że aktualnie rozpoczynamy pracę na dachu, wykonujemy wszystkie termoizolacje, a niestety tutaj widzimy, że prognozy już nie są dla nas zbyt łaskawe, że tak powiem, na przyszłe tygodnie, więc jesteśmy w trakcie zabezpieczania sobie frontu robót poprzez zabezpieczanie dachu, aby zminimalizować ilość odpadów, jakie ma spadać na ten dach. Wykonawca tej inwestycji, czyli Zakład Transportu i Usług, przymierza się tymczasem do kolejnego dużego zadania na terenie gminy. Chodzi o remont mola, które powstało 12 lat temu i wymaga wymiany całego drewnianego poszycia. Mimo zimowej aury, prace na jeziorze już się rozpoczęły. W połowie listopada rozpoczęliśmy rozbieranie tutaj poszycia całego i zdiagnozowanie oraz zinwentaryzowanie, jakie dokładnie belki są zdegradowane. Mamy cały obraz tego, jak tutaj wygląda. Rozpoczęliśmy właśnie już, jak za moimi plecami widać, montaż. Już mamy część konstrukcji zdemontowaną. Rozpoczynamy montaż i tak jak już mówiłem poprzednio, zaczynamy sukcesywnie drobnymi odcinkami to robić, a nie w całości rozbierać za jednym razem. Mamy przełom listopada i grudnia, trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Latem byłaby prostsza robota. Zgadza się, niestety chłopacy morsowania nie lubią, więc nie za bardzo będzie im się uśmiechało, jeżeli się ten wkąpią, że tak powiem. Tak, zgadza się, trzeba uważać. Tutaj dużo stawiamy na bezpieczeństwo naszych pracowników i więc oni tutaj wiedzą, że muszą uważać, ponieważ kontakt z taką zimną wodą, no wiadomo, może się skończyć różnymi chorobami, a tu chcemy tego uniknąć. Ile macie czasu na to, kiedy będzie remont mola, kiedy się skończy? Termin umowy mamy do końca grudnia. Mam nadzieję, że tutaj się nam uda z tym uporać i wykonamy całość w 100%. ,8%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi wskazana przez GUS oficjalna inflacja, wzrosną w przyszłym roku podatki i opłaty lokalne w gminie Sępólno-Krajeńskie. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęła Rada Miejska Sępólna. Zobaczcie zatem, co to oznacza dla przyszłorocznego budżetu gminy. 11,8, zgadza się? Tak, dokładnie tak. Taki jest wskaźnik też wzrostu podatków, jeżeli chodzi o budżet państwa. Założony został na poziomie 11,8% i tu gmina Sępólno-Krajeńskie też taki wskaźnik przyjęła, więc te podatki w tej wysokości rosną. Oprócz tych podatków, które są uregulowane innymi przepisami, tak jak podatek rolny czy leśny, tutaj po prostu według przepisów wyznaczonych właśnie ustawami, one są ustawione na takim poziomie. Podatek rolny jest w zależności od ceny skupu żyta, natomiast leśny jest według ustawy tutaj też ceny skupu drewna. Tutaj nic innego się nie wydarzyło, są po prostu przepisami ustalone, natomiast a jeżeli chodzi o podatki lokalne od nieruchomości, od działalności gospodarczej na poziomie właśnie wyznaczonym przez wskaźnik zawarty w budżecie państwa na przyszły rok.
No właśnie, bo to jest chyba dosyć istotna informacja, panie Borysiu. W poprzednich latach te podatki, opłaty lokalne albo nie wzrastały wcale, albo o 3-4-5%, czyli też tak jak był wyznaczony wskaźnik inflacji, czyli te 11,8 to też jest wskaźnik inflacji, ale no jednak wydaje się dużo. Znaczy to akurat jest zupełnie inna rzeczywistość. W poprzednich latach mieliśmy praktycznie zerowy wskaźnik wzrostu podatków albo 1-2%. To była na takim mniej więcej też i poziomie inflacja. Natomiast w tym roku bieżącym widzimy, że inflacja już jest na poziomie ponad 17,8-17,5%. Na przyszły rok w zasadzie nie wiemy, jaka będzie ta inflacja. Myślę, że będzie dużo wyższa niż te 11,8%, zresztą pokazują to też dane tegoroczne, ale też i perspektywy i informacje, które są przekazywane ekonomistów. W związku z tym no to trudno mówić, że to jest wskaźnik inflacji. Jest to wskaźnik po prostu założony przez budżet państwa i myśmy taki wskaźnik wzrostu właśnie tych podatków przyjęli. Dobrze, panie Mariuszu, jeszcze zapytam o okres świąteczny, o iluminację świąteczną 1 grudnia na Placu Wolności stanęła choinka, tak jak w zeszłym roku, ale nie tak jak w zeszłym roku. Wydaje się, że tych ozdób świątecznych iluminacji jest trochę mniej. Tak, tutaj wszyscy jesteśmy zobowiązani do poczynienia pewnych oszczędności, w związku z tym też skromniej będzie wystrojone miasto na święta. Poczyniliśmy oszczędności w postaci takiej, że nie będzie już tej dużej takiej kuli, do której można było wejść, zrobić sobie świąteczne zdjęcie. Nie będzie też i tej komety oraz tych podwieszanych ozdób pod lampy. Powstanie choinka, wysoko, ładna choinka. Będzie też i domek świętego Mikołaja, no i dwie małe bombki i to wszystko, jeżeli chodzi o iluminację świąteczną na te święta. Zdjęcia i całe radość tutaj będzie można właśnie robić przy choince. Myślę, że też fajne zdjęcia mogą być. Panie Burmistrzu, dwie małe bombki to te od starosty? Tak, myślę, że tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Starostwo swego czasu zakupiło bombki do stolicy powiatu i tutaj one powinny się znaleźć. A teraz przenosimy się na chwilę do Zalesia, bo przy tamtejszej szkole podstawowej powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zobaczcie, jak wygląda, bo niewątpliwie zmieni ono całkowicie zajęcia WF-u w szkole i organizację czasu wolnego po lekcjach. Dokładnie tak. Szkoła w Zalesiu otrzymała super boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowe do gry w piłkę ręczną. Na tej płycie pojawiły się też boiska, wytyczone zostały boiska do piłki koszykowej, do siatkówki, ale też i do tenisa ziemnego. Całość została właśnie też ogrodzona, wyposażona też w oświetlenie, więc nawet będzie można korzystać z tego boiska w porach takich ciemnych. Myślę, że jakość nauczania zajęć z WF-u znacznie się poprawi w szkole podstawowej w Zalesiu. Warunki mają teraz dużo lepsze, ale boisko przecież będzie też mogło być wykorzystane przez okolicznych mieszkańców, czy tych, którzy chcieliby właśnie sport tam uprawiać. Rada Miejska uchwaliła stosowny regulamin korzystania z tego boiska, więc można się z nim zapoznać i no, boisko jest do dyspozycji. I na koniec naszego programu zobaczcie relacje z przywitania dzieci urodzonych w pierwszym półroczu tego roku i z otwarcia 11. edycji Sempoleńskiej Ligi Futsalu. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Panie dyrektorze, 11. edycja Sempoleńskiej Ligi Futsalu właśnie ruszyła. Tak jest, właśnie ruszyliśmy z 11. edycją futsalu. W tym roku 10 drużyn, tyle samo co w roku poprzednim. Dzisiaj już na spokojnie mogę powiedzieć, nie mamy pandemii, możemy swobodnie grać, możemy swobodnie oglądać, ale mimo to tak czy siak załatwiliśmy transmisję online, żeby ci, którzy nie mogą dojechać na naszą halę i na żywo obserwować zmagań piłkarzy, mogą to zrobić przez internet. Ta edycja też przebiega pod znakiem Gramy dla Zosi. Co to znaczy? To znaczy, że zbieramy pieniążki dla Zosi Szcześniewskiej, która jest chora na SMA. Od długiego czasu zbiera pieniążki na lek, który jest bardzo drogi. Ma już nazbierane ponad 6,5 miliona, także jest to już wielki sukces jej rodziców, którzy od dłuższego czasu zbierają te pieniądze i my za każdym razem, jak tylko możemy, wspieramy tą akcję.
każda nasza impreza, każda duża impreza, która daje możliwości na zbieranie tych pieniędzy, powoduje, że my w tym też chcemy uczestniczyć i uczestniczymy. Od początku wspieramy Zosię, od początku wspieramy jej rodziców i cały czas walczymy o to, żeby zebrać te pieniądze na ten bardzo drogi lek. Panie dyrektorze, nie byłoby tej ligi, ani tej, ani pewnie poprzedniej, gdyby nie sponsorzy. Znowu dopisali, także chyba jest też powód do radości, że dzięki nim te rozgrywki mogą się odbywać. Tak jest, tak jest. Dużo ludzi powątpiewa, czy w tych czasach jeszcze można znaleźć sponsorów. W tych trudnych czasach, ale mamy tych sponsorów. Zwróciłem się do naszych przedsiębiorców, którzy znowu postanowili i wesprzeć swoim działaniem Zosię i również ligę futsalu, także jest wsparcie, za co z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję, bo te podziękowania są właśnie dla nich, bo dzięki nim ta liga może się odbywać. Panie dyrektorze, Liga Sępolińska, Liga Futsalu, 11. edycja startuje w momencie, kiedy mundial jest w swojej najbardziej ciekawej fazie, o tak bym powiedział, w najbardziej ciekawej fazie. Mecze zaczynamy od godziny 18, wtedy, gdy obecnie kończą się rozgrywki w mundialu, ale też o 20 jest mała kolizja. Jest mała kolizja, ale w dzisiejszych czasach wszyscy użytkownicy posiadający smartfony mogą na bieżąco i oglądać nasze rozgrywki i też śledzić wyniki mundialu. To tak pół żartem, pół serio oczywiście, bo mundial się za 2 tygodnie skończy, a liga potrwa 2 miesiące, tak? Zdaje się, że pod koniec stycznia zakończenie, bo i rozgrywki ligowe, i puchar, także przed nami sporo grania. Tak jest, przed nami sporo grania, jest tylko mała przerwa świąteczna. Ostatnie rozgrywki przed świętami odbędą się 18 grudnia, potem 30 grudnia przed Sylwestrem również zagramy i do końca stycznia, a zakończenie planowane jest na 27 stycznia, w piątek na godzinę 17 i z tego miejsca już serdecznie zapraszam, to będzie rozstrzygnięcie Pucharu Ligi i tam wręczymy na zakończenie nagrody i podziękujemy wszystkim za udział w lidze. Spotykamy się tutaj już po raz kolejny w ramach projektu Mamo, Tato, tu jestem. I właśnie takie powitanie dzieci nowonarodzonych, urodzonych w pierwszym półroczu 2022 roku. Jest nam niezmiernie miło, że przybyliście tak licznie, pomimo psikusa zimowego, więc tym bardziej cieszymy się z waszego tutaj pobytu. Bardzo serdecznie jeszcze raz witamy wszystkich w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim. Obiekt, który na trwale już wpisał się w historię naszego miasta. I tradycją stało się to, że witamy w tym obiekcie nowonarodzonych obywateli, mieszkańców naszej gminy. Ale w związku z tym, że dużo dzieci się rodzi w naszej gminie, witamy je w takich dwóch turach. Dzisiaj, tak jak zostało tu powiedziane, witamy dzieci i rodziców tych dzieci, które urodziły się w pierwszym półroczu tego roku. Jest to dokładnie 64 dzieci, 64 dzieci urodziło się w pierwszym półroczu w naszej gminie. Mamy nadzieję, że w drugim półroczu również przynajmniej tyle się urodzi. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem powitalnym, więc rodzice otrzymują list taki powitalny dla dzieci, w którym witamy właśnie nowych obywateli Sępólna Krajeńskiego. No i otrzymują wszystkie dzieci też skromne upominki, takie na start. Jest to taki ręcznik kąpielowy z wyhaftowanym wawrzynkiem, symbolem właśnie takim symbolem naszej gminy, ale skierowanym właśnie do dzieci. On jest na ręczniku, ale też jest postać wawrzynka, który właśnie tutaj was macha, będzie na pewno też chętnie z dziećmi się fotografował. Dzisiejsze spotkanie, oprócz tego, że jest okazją do wręczenia listów powitalnych i tych skromnych ręczniczków, prezentów, jest też okazją do tego, żeby zapoznać się z tym obiektem. Ci z państwa, którzy nie znają tego obiektu, będą mogli się z nim zapoznać, no i zdecydować, czy warto tutaj na przykład też swoją pociechę powierzyć opiece tych, którzy tym obiektem się opiekują i zajmują. Uwaga, raz, dwa, trzy!